kiedyś będę tak skakać. Lotos wspiera Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich. Szukamy następców mistrza. Witamy Państwa i zapraszamy na trzydniowy wielki finał w lotach Planicy. Kapitalna atmosfera, słonecznie, ciepło i loty po 240 metrów już w serii próbnej. A co będzie w konkursie głównym, który się rozpocznie za chwilę? Zapowiada się niesamowita walka o tytuł najlepszego skoczka sezonu. Kto ujarzmi tę magiczną górę Wielikankę? Kto zdobędzie uznanie pod Triglawem, pięknym masywem w Planicy? Kamil Stoch czy Stefan Kraw? Kto zostanie królem sezonu? To jest wielkie pytanie i wielkie oczekiwanie. To jest wielkie pytanie, wielkie oczekiwanie i odpowiedź na to pytanie poznamy w ten weekend. Planica, miejsce magiczne, miejsce ze wspaniałą atmosferą, znakomitymi kibicami, miejsce, ale także niezwykłej walki o finale Pucharu Świata. To tutaj, jak pamiętamy, 2007 rok, wspaniała walka Adama Małysza z Andersem Jakobsenem o zwycięstwo. Także tutaj Martin Schmidt bił się z Janem Ahonenem w 1999 roku i także tutaj w 2015 roku Peter Preutz i Severin Freund stoczyli pasjonującą walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Także teraz będziemy świadkami niesamowitej walki między Kamilem Stochem a Stefanem Kraftem. Rozpoczynamy przedostatni konkurs indywidualny. I rozpoczyna Tilen Bartol, 20-latek ze Słowenii, który skoczył tutaj najdalej w historii podczas serii treningowej, 252 metry, upadł. To było w zeszłym roku. Teraz ten skok pierwszy, skok otwarcia, znacznie krótszy, bo po prostu takie są wymogi. Będą startowali z 12 belki, zmieniano tę belkę wielokrotnie. Nie doleciał do granicy 200 metrów, co właściwie zdarzyło się tylko w jednym przypadku w serii próbnej, kiedy rozgrywali zawody przed zawodami w znakomitej atmosferze i w znakomitych warunkach. 224 metry to nowy rekord życiowy Tilena Bartola. Tyle skoczył tutaj wczoraj podczas jednego ze skoków treningowych. Wczoraj 22 miejsce w kwalifikacjach, 211,5 metra. A teraz ten skok mu nie wyszedł. Patrzymy na warunki, bowiem te warunki były również wyznacznikiem tych dalekich, długich lotów, które obserwowaliśmy dzisiaj w serii próbnej. 232,5 metra to przecież nowy rekord Włoch Aleksa Insama. Teraz Ryoryu Kobayashi na rozbiegu. 243 metry, tyle skoczył Markus Eisenbichler dzisiaj w serii próbnej. Tych rekordów bitych tutaj życiowych było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ryoryu Kobayashi na 205 metrów dzisiaj w serii próbnej, wczoraj 213,5 w kwalifikacjach, zajął dopiero 27 miejsce. 106 ponad kilometrów na progu, ogromna prędkość i 204 metry reprezentanta Japonii. Za chwilę Ville Larinto, ale to rzeczywiście podczas tej serii treningowej się rozgrywało fantastycznie. Alex Insam poprawił o 2 metry rekord Italii. Miał 230 w wczorajszych kwalifikacjach i pół, teraz 232,5. Fanemel, były rekordzista, 251,5 metra. Zwickersund skoczył 231. Andrzej Simenić nagle poszybował, niesamowicie daleko, nie ustał tego skoku, 242. I później Eisenbichler, co już powiedziałeś, 243. Stiernen 246. No i później opuszczono aż 4 belki rozbieg i w rezultacie z 8 belki 234 najdalej z dziesiątki tej niekwalifikującej się Pucharu Świata Domen Prevc. A w powietrzu Ville Larinto. A więc kilka słów na temat parametrów letalnicy. To punkt konstrukcyjny, 200 metr, wielkość tej skoczni 225 metrów. Rekord tego obiektu to 248,5 metra w 2015 roku. Peter Preutz, tutejszy bohater narodowy, uzyskał taką odległość skacząc z 10 belki startowej. Wtedy prawie 107 km, taką prędkość miał Peter Preutz na progu. Teraz prawie 107, 106,9 km Ville Larinto i 201,5 metra na drugim miejscu w tej chwili reprezentant Finlandii. Ten 2015 rok był po prostu nie do zapomnienia. To było fantastyczne. Freund jechał do Planicy. Były dwa konkursy indywidualne jeszcze do rozegrania z przewagą 94 punktów nad Prevcem. Ten jednak wygrał pierwsze zawody. Różnica spadła do 44 punktów. W niedzielę Prevc był drugi. Wygrał Juri Tepesz i Freund siódmy. Tyle musiał skoczyć, by zająć siódmą pozycję i w rezultacie mieli tę samą liczbę punktów, a kryształową kulę Niemiec zgarnął, bo miał więcej zwycięstw w zawodach. 9 indywidualnych sukcesów, a Prevc 3 tylko, ale w rok później już miał 15 wygranych w Pucharze Świata. Tak, wtedy 15 razy na podium stawał Severin Freund, 16 razy na podium Peter Preutz, ale tylko 3 wygrane konkursy. Ale pamiętamy również
tę walkę Adama Małysza z Andersem Jakobsenem, kiedy w 2007 roku Adam przyjechał tutaj, tracąc do Jakobsena 14 punktów i potem trzy wspaniałe zwycięstwa Adama, który zdominował ten finał, a Anders Jakobsen odpowiednio 6, 2, 8 i pożegnał się wtedy z marzeniami o kryształową kulą, a Adam Małysz triumfował w klasyfikacji generalnej. Jakobsen był w fenomenalnej formie do Sapporo, do Mistrzostw Świata, które zdominował Adam Mały, zdobywając tam swój 4. tytuł Mistrza Świata na Mianori. I po prostu od tego momentu właściwie już był cieniem samego siebie. Taku Takeuchi przed Państwem. A przypominając tamtą historię, warto jeszcze odnotować, że gdyby nie jedna przegrana w Oslo, miałby serię 8 zwycięstw z rzędu Adam Małysz, jakiej nikt nigdy w historii ze skoczków nie miał. Te najdłuższe ciągi zwycięstw były 6-zwycięskie. Taku Takeuchi, rekord życiowy, 240 metrów z Vikersund z ubiegłego roku. Tutaj najdłuższy lot, 217,5 metra Japończyka w serii próbnej. Dzisiaj przed konkursem, teraz 206,5. Wiatr wiejący delikatnie z tyłu skoczni, 0,14 metra na sekundę. Stąd też zawodnicy mają dodawane punkty, niewiele, bowiem 2,4 ma dodane Taku Takeuchi, który w tej chwili jest pierwszy przed Ryoyu Kobayashim, Ville Larinto na miejscu trzecim. A skoro wspominamy, Włodku, tę wspaniałą rywalizację tutaj, która toczyła się na letalnicy, która decydowała o zwycięstwie, no to 1999 rok, to odległe czasy, ale wtedy Martin Schmidt przyjechał tutaj, tracąc 76 punktów do Jan Ahonena. Piątek, sobota, niedziela toczyła się wtedy rywalizacja. Martin Schmidt pierwszy, drugi, trzeci, trzy razy na podium. Jan Ahonen piąty, ósmy, dziewiąty i wtedy z wielkiej kryształowej kuli cieszył się Martin Schmidt. Do granicy dzisiaj, która powinna być granicą, nie przekroczenie, granicą małego wstydu, a tymczasem jednak ten rozbieg i warunki, które się zmieniły, bo wiało mocno pod wiatr, pod narty, spowodowały, że w tej chwili te rezultaty są słabsze. 198,5 metra anti-alto. Tak, zawodnicy mieli przecież początkowo dodawane po 8, po 12 punktów. Wiatr prawie 0,7 metra w serii próbnej u tych pierwszych zawodników, wiejący z tyłu skoczni, a później to wszystko się odwróciło. Metr na sekundę pod narty, tak. I 13,8, po 14 punktów mieli poszczególni skoczkowie odejmowane. Stąd też myślę tak troszeczkę asekuracyjnie jury ustawiło 12 platformę startową, no ale jeżeli przypomnimy raz jeszcze te odległości, jakie uzyskiwali, 246 metrów Andras Stjernen, 243 metry Markus Eisenbichler, to robi wrażenie, a 248,5 to przecież rekord tej skoczni, Jarko Metter. 246 Stjernena, 1,5 metra wiatr pod narty, 22 punkty miał odjęte, ale skok był przepiękny. Jarko Metter. Jego rekord życiowy to 213 metrów z planicy z 2015 roku. Tutaj 210,5 to jego najlepsza odległość, jaką uzyskał dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj w kwalifikacjach 209, teraz 200,5 metra. Przy dodanych 3,1 punktu na drugim miejscu w tej chwili Jarko Metter ze stratą 6,5 punktu do Taku Takeuchiego. O 0,1 punktu Fin wyprzedził Ryoyu Kobayashiego. 206,5 Taku Takeuchi, Jarko Metter 200,5 metra, 204 miał Ryoyu Kobayashi. Teraz konsultacja, Borek Sedlak. Już zmieniamy platformę startową na 13. A więc wydłużamy nieco rozbieg. Powiem faktycznie, te warunki, w jakich skaczą w tej chwili zawodnicy, no nie są takimi super optymalnymi. Mackenzie Boyd Klaus. 213 metrów dzisiaj w serii próbnej. To był jego najlepszy lot. Teraz powyżej 200 metrów. Łatwo Państwo to zauważą. Ta pierwsza czerwona linia to jest 200 metrów. Ta druga przerywana to 225, oznaczająca wielkość skoczni. A 224 to z kolei rekord życiowy Kanadyjczyka ustanowiony tutaj na tym obiekcie w ubiegłym roku. Teraz 201 metrów. Zresztą pierwszy sukces zanotował Sebastian w Tauplitz Bad Mittendorf na Kulm, kiedy był w dziesiątce rywalizujących najlepszych lotników świata. No i od tego czasu poprawił swój rekord, jak powiedziałeś, do 224 metrów w zeszłym sezonie. Tak, 18 miejsce to jest jego najlepsza lokata na letalnicy tutaj na tym obiekcie
tak daleko, 17 marca ubiegłego roku. Taką dobrą to miejsce zajął Mackenzie Boyd-Klaus. A tymczasem Michał Nazarow, reprezentant Rosji, 210 metrów, który skoczył wczoraj w kwalifikacjach, co dało mu 30 miejsce, jest jego nowym rekordem życiowym. No i tutaj z około 200 metra wylądował Michał Nazarow. Zawodnik, którego można było zdecydowanie częściej oglądać w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Ale tam też bez szaleństwa. 196,5 metra odległość Rosjanina. Odjętych 8,8 punktu za wydłużony rozbieg. Dodanych 2,8 za wiatr wiejący z tyłu skoczni. I w tej chwili Michał Nazarow na miejscu 8. A za chwilę Sebastian Coloredo. Już prawie 30 lat stuknęło włoskiemu skoczkowi. Najlepszy rezultat na Mamucie w 2005 roku w Harachowie. 10 miejsce. Ale rekord życiowy 221 metrów z planicy już z tego roku. 217,5 skoczył podczas serii próbnej. Wysoko, będzie dobry skok. O, brawo, brawo, brawo Sebastian. Myślę, około 210 metra wylądował Sebastian Coloredo. To powinien być najdłuższy lot, a nawet dalej, 212 metrów reprezentanta Włoch. Dość wysokie noty otrzymuje od sędziów po 18 punktów. 4,4 dodatkowo za wiatra, więc 25 setnych metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni. Dobrze poradził sobie Coloredo w tych trudnych warunkach. Zadowolony jest Łukasz Kruczek, co widzimy na naszych ekranach. Rewelacją jest ten Alex Insan. To jest niesamowite, jakie zrobił postępy. Jak w każdym skoku jest pewniejszy. W każdym skoku urywa po parę metrów z tych odległości. Już i tak niezwykłych. Ten rekord 232,5 metra to naprawdę imponujące. No, Alex Insan będzie startował z 13 numerem startowym. Na razie z 11 Stefan Laje. On tutaj nie najlepiej czuje się na tym obiekcie. 209 metrów. Wczoraj w kwalifikacjach to ten pierwszy i jedyny raz, kiedy przekroczył granicę 200 metra. Teraz po raz drugi udaje mu się ta sztuka w tym sezonie. Stefan Laje, 21 miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji, teraz 201,5 metra. No ale też te warunki, ten wiatr coraz mocniej zaczyna wiać z tyłu skoczni. Dodatkowo 6,6 punktu, no ale jak pamiętamy, 13 platforma startowa, więc wydłużony rozbieg. Stąd też punkty są odejmowane, a więc ta łączna rekompensata to odjęte 2,2 punktu i dopiero 7 miejsce dla reprezentanta Niemiec. A za chwilę Stefan Huber z Salzburga, skoczek 23-letni. 218,5 metra w tym sezonie w planicy, już podczas tutaj startów, kwalifikacji i miejmy nadzieję, że to będzie próba powyżej 200 metrów. Szybko się położył na narty. To jest trochę przylotek błąd, ale odległość dobra. Myślę, że jeden z lepszych jego skoków, jakie tutaj oddał, poza tym rekordowym 218,5 metra. Tak, wczoraj w kwalifikacjach. 209 metrów, noty po 18 punktów. Odjęte za wiatr. Dodane za wiatr 5,7 miał, tak, wiatr z tyłu 0,33, a więc jest na razie trzeci. Coloredo, Takeuchi i Huber. A Sebastian Coloredo jest pierwszym ze skoczków, który wywalczył awans do serii finałowej i kto wie, czy zaraz nie dołączy do niego jego kolega. Oto piękny widok na Alpy Julijskie, Dolina Planicy. Tutaj umieszczony jest ten wspaniały kompleks, a na belce startowej Alex Insam. 232,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Rekord życiowy i nowy rekord Włoch. Wicemistrz świata juniorów z dużą brawurą, ale także i pewnością już. Proszę zwrócić uwagę, jak odważnie wyłożony na narty. Ależ i piękna odległość. Znakomity skok Alexa Insama. Rzeczywiście on złapał to czucie w powietrzu. To noszenie, potrafi to wykorzystać. Mimo niesprzyjających warunków będzie miał odjęte 8,8 punktu za rozbieg. Dodanych 2,8 za wiatr, 225,5 metra Alexa Insama. Oczywiście on w tej chwili obejmie prowadzenie. Wysoko na Welikance
Na letalnicy się lata zdecydowanie wyżej niż na innych obiektach tego typu. I to trzeba trafić z wyjściem z progu, dlatego że właściwie już później nie ma szans na żadną korektę. W tym sezonie punktował Wickersund, gdzie zajął 25 miejsce. Teraz jest na pierwszym miejscu ze sporą przewagą 15,1 punktu nad swoim rodakiem Sebastianem Coloredo, więc na razie dwóch skoczków i to dwóch Włochów ma kwalifikację do serii finałowej. A na belce zawodników Łukasza Kruczka. Tak, a na belce startowej Andreas Wank. Także powalczył odległość reprezentant Niemiec. 214 ma rekord życiowy. 217 już serii próbnej. Tak, teraz uzyskał 3 metry dalej dzisiaj podczas serii próbnej niż jego rekord z 12 roku z Wickersund. Teraz 205,5 metra. Ale on z kolei trafił nieco gorsze warunki niż młodziutki Włoch przed momentem. Na piątym miejscu Andreas Wank, co oznacza, że Taku Takeuchi także ma awans do serii finałowej. Insam prowadzi, Coloredo na miejscu drugim, Taku Takeuchi jest trzeci. Najdłuższy lot 225,5 metra wicemistrza świata juniorów Aleksa Insama. A przed nami Roman Kołdelka. 224 metry z 13 belki podczas serii próbnej. Rekord życiowy z Planicy tutaj już uzyskany 229 metrów. Tak, to był wczoraj w kwalifikacjach, który zajął 9 miejsce. Dynamicznie. Ale złe warunki. To jest tył, ale on potrafi wykorzystać takie warunki. Ależ potrafi pięknie powalczyć. Ależ pięknie. Powyżej 220 metrów wydaje mi się, że na pewno uzyskał. Siedzimy pod dużym skosem i trudno jest podjąć się oceniania odległości. 222 metry, a więc druga, jeden z lepszych, odległość. Druga odległość. Tylko Insam miał 225,5 metra dalej. Tak, Kołdelka 222, a my będziemy czekać na tych najlepszych, na tych, którzy będą toczyć tutaj walkę o klasyfikację generalną. No ile nie można też zapominać, że my tutaj mamy dwie sprawy do załatwienia, mówię my, czyli biało-czerwoni w Planieca, więc walka Kamila Stocha ze Stefanem Kraftem o wielką kryształową kulę. No i także będziemy bronić pierwszego miejsca w Pucharze Narodów. 5316 punktów zgromadzonych przez Polaków. Mamy 263 punkty przewagi nad Austrią. I trzykrotny zwycięzca z Planicy, Simon Amann. Ciągle bawi się, ciągle jeszcze chce być w tym gronie najlepszych na świecie. On, wielka postać, czterokrotny mistrz olimpijski. Brawo. Ponad 230 metrów. Simon Amann. W pięknym stylu zaprezentował nam tutaj imponującą odległość. Oczywiście jak zwykle to lądowanie, no ale to już składamy na karb stylu, jaki prezentuje Simon Amann, ale on też miał dobre warunki. Miał delikatny ruch powietrza pod narty. Do tego jeszcze dość wysoki rozbieg, 231 metrów Simona Amana, noty po 16,5, 16 punktów od sędziów. Czy to wystarczy? Chciałem wyprzedzić Insama i Kołdelkę. Nie, jest na trzecim miejscu Szwajcar ze stratą 3,7 punktu do prowadzącego Kołdelki. Kołdelka, Aleks Insam na miejscu drugim, Włoch o 1,1 punktu za Czechem, na miejscu trzecim Simon Amann. O 3,7 punktu. Tak. A teraz Tomasz Wanczura. 20-letni skoczek, 222 metry z Kulm z 2016 roku. To jego rekord życiowy. Ładnie! Dobry skok, mocno, daleki lot. Mocno odleciał na prawą stronę. On, to taka jego uroda, tak zdarza mu się właśnie na... Gdzieś jakby te bandy miały jakąś bardzo mocną siłę przyciągania. Siłę przyciągania, niebezpieczną siłę. 225 metrów, a więc Tomasz Wanczura ma nowy rekord życiowy. O 3 metry poprawił oś swoje najlepsze do tej pory osiągnięcie z Kulm zeszłego roku. Wczoraj 211,5 w kwalifikacjach, dzisiaj 212 metrów w serii próbnej, a teraz 225. Wielkie brawa! Ale prędkość na progu 107,5 km na godzinę. Niezwykła. No i za chwilę były rekordzista świata Anders van Emmel. Ostatecznie Wanczura czwarty. Kołdelka cały czas jest. A van Emmel 251,5 metra Wickersund w 2015 roku. Wtedy 250 metrów skoczył Peter Preutz.
Pierwszy na świecie, ćwierć kilometra. Oj, teraz popatrz. Proszę popatrzeć, bo będzie daleko. Ależ pięknie i wylądował poprawnie. Kapitalny skok Norwega. Przypomniał sobie, czym są rekordowe loty i w ten sposób myślę, że namieszał sporo w oczekiwaniach tych najlepszych. 243 metry odjęte 8,8 za 13 bramkę, a wiatr miał minimalne odjęte 1,6 punktu. 243 metry. Bije brawo Daniel André Tande, zresztą nie tylko on, i Maciej Kot także z takim uśmiechem gdzieś tam spoglądał. Peter Preutz na skok. Lot Andersa van Emmela, 243 metry. Oczywiście jest w tej chwili na pierwszym miejscu Norweg z przewagą 12,5 punktu nad Romanem Koudelką, 13,6 nad Alexem Insamem i Vincent de Combe-Savoie. 243, potem 225,5 Alexa Insama, 231 jeszcze Simona Mana, więc mamy już tutaj festiwal dalekich lotów, jak wpisze się w historię tego konkursu de Combe-Savoie. Także potrafi złapać noszenie, także potrafi powalczyć o odległość. 230,5 metra to rekord życiowy Francuza, dzisiaj 225,5 w serii próbnej, teraz 215,5. Ale i tak to jego niezwykły sezon. Zaczął od 5. miejsca w Rukka, później bywał wielokrotnie na miejscach 7., 9., 10. W tej 10. się dobrze zadomowił, jeśli chodzi o Puchary Świata, i takiego sezonu Francuz jeszcze w swojej karierze nie miał. 14. w klasyfikacji generalnej zgromadził 381 punktów do tej pory. Pięknie się spisuje. W tej chwili na 9. miejscu de Combe-Savoie, jest pierwszym oczekującym na awans. Na razie Van Emmel, Koudelka, Insam, Aman, Wanczura, Coloredo, Takeuchi i Huber. I jaką taktykę przyjęli i czy ona przyniesie efekt Japończycy? Nie startował w ogóle ani w kwalifikacjach, ani w seriach próbnych nie brał udziału. Daiki to podobnie zresztą jak jego starszy przyjaciel Noriaki Kasai. Także ładny lot, także daleko, powyżej wielkości skoczni. Daiki Ito. Rzeczywiście wczoraj nie startował w seriach treningowych, nie startował dzisiaj w serii próbnej. On pojawił się w kwalifikacjach wczoraj. Skoczył, ten jeden skok mu wystarczył, 229 metrów. Poczuł się pewnie, dało mu to 5. miejsce kwalifikacji. Dzisiaj 228 metrów. Daiki Ito w konkursie ma odjętych 2,6 punktu. O dużym szczęściu mogą mówić ci zawodnicy, którzy skaczą teraz, bowiem delikatnie zmieniły się warunki. W tej chwili jest ten korzystny wiatr, który pozwala latać daleko, na 4. miejscu i to ze stratą 14 punktów do Andersa van Emmela. On ma rekord Japonii, 243 metry z Vikersund. Ale teraz myślę, możemy spodziewać się dalekiego lotu. Andrzej Semenić. Wykonał fantastyczną próbę, jak wiemy. Mówiliśmy już o tym. 242 metry, ale podparty. Nie ustał tego skoku. Ale wczoraj 238 metrów w planicy. Tak, w serii, pierwszej serii treningowej, troszeczkę nierówno w powietrzu. Teraz położył się na nartach i teraz leci daleko powyżej 225 metra. Andrzej Semenić. No bardzo mocny punkt na tej skoczni reprezentacji gospodarzy. Odjętych 5,5 punktu, a nawet 6,3 za wiatr. 229,5 metra odległość Słoweńca. Sporo tych punktów będzie miał odjętych, bowiem i rozbieg, 13. platforma startowa i prawie pół metra na sekundę wiatr wiejący pod narty. A więc około 15 punktów, 15,1. Lądowanie nie najlepsze, stąd też odbiło się to na notach, ale noty 18,5 punktu za ten skok, no to sędzia słoweński Miloš Kern troszeczkę przesadził. Na 7. miejscu Andrzej Semenić ze stratą 21,9 punktu do Andersa van Emmela. Chyba było większe oczekiwanie Jewgenij Klimow, a później Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, który już sześciokrotnie latał w planicy. Będzie startował tutaj po to, by poprawić swój rekord planicy, a niedawno przecież znakomity 232 metry rezultat Vikersund. Ale Jewgenij Klimow z wysokości dość dużej. Tak jakby się obawiał pociągnąć ten skok. Ale on podobnie skakał dzisiaj w serii próbnej, 220 metrów, co jest jego nowym rekordem życiowym. Teraz 218, a więc 2 metry bliżej Jewgenija Klimowa.
tak dla niego to jest znakomity sezon. No tak, no, 15 w klasyfikacji generalnej, 368 zgromadzonych punktów. I trzecie miejsce w Innsbrucku podczas tego loteryjnego, ale jakże ważnego dla nas konkursu, w którym miał problemy ogromne i wyszedł z obronną ręką Kamil Stoch. Tam pokazał wtedy zresztą coś, o czym wszyscy doskonale wiemy, duszę wojownika, prawdziwego twardziela. To są takie momenty w sporcie, kiedy się przychodzi do legendy. To zrobił rzeczywiście imponująco. Dawid Kubacki. Dzisiaj w celi trudnej. 215 metrów. Wczoraj 215 w kwalifikacjach. Dawid! Ładnie położony, ładnie technicznie. Jest. Dobry skok, bardzo dobry. Okolice 225 metra, może troszeczkę przed tym punktem, tą linią oznaczającą wielkość 220,5. To odległość, jaką uzyskał Dawid, jeżeli prześledzimy jego sloty, wczoraj treningowe 190, 209, kwalifikacje 215, dzisiaj seria próbna 215, najlepiej spisał się w pierwszej serii konkursowej. Dodatkowo. I to jest jego rekord życiowy, jeśli chodzi o ten obiekt w planicy, dlatego do tej pory miał 216 metrów, teraz dalej 4,5 metra. No, ale ten rekord 232 z Wikersund, zresztą tak jak liczyliśmy, to 16 razy bito tutaj rekordy życiowe na letalnicy podczas tych dwóch dni, wczoraj i dzisiaj. Manuel Fettner. Jego rekord życiowy to 235,5 metra z Wikersund z tego roku. Tutaj najdalej 218,5 wczoraj w kwalifikacjach, których zajął 12 miejsce. Także dobry skok Manuela Fettnera. Mniej więcej podobnie jak Dawid Kubacki. Więc metr dalej od reprezentanta Polski, przy czym Dawid Kubacki za wiatr miał dodane 2,4 punktu, a Manuel Fettner tylko pół punktu. Nie zmienia jury rozbiegu, cały czas 13 platforma startowa. A za chwilę Karl Geiger. 239 metrów Wikersund podczas niedawnych zawodów. Tutaj w serii próbnej 221,5. A trzeba. Tutaj jest Michael Heibeck na górze. No i trzeba zwrócić uwagę na Niemców w kontekście Pucharu Narodów, w kontekście konkursu drużynowego. Geiger skacze tutaj, lata dobrze. Wczoraj 224 w kwalifikacjach, dzisiaj 221,5. Świetnie lata Eisenbichler, także dobrze Freitag. No i Wellinger oczywiście, a to świetny skok Geigera. No i Andreas Wellinger. 225 dzisiaj w serii próbnej, nie startował w kwalifikacjach, a wczoraj drugi skok treningowy, 240,5 Wellingera. Dwa razy Wellinger wczoraj był najlepszy w serii treningowej. Ale jak pamiętamy, przegapił wielką szansę na zwycięstwo w rower poprzez 166 metrów, które skoczył tylko w Wikersund, zajmując 18 lokatę w konkursie, który wygrał Kamil Stoch. Tak, Karl Geiger, 17 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Sporo miejsc w czołowej dziesiątce. 6 i 9 wrócę w Bischofshofen w Pjongczangu, 10 w Wiśle. A teraz Jernej Damian. On już kiedyś był raz na podium, trzeci w planicy. Nie jest wielkim lotnikiem, są od niego zdecydowanie lepsi. Tepesz, Prełcowie, Andrzej Simenić natomiast. Ale potrafi się zmobilizować. Jest przede wszystkim bardzo lubiany i to, że walczy, to jest ogromna jego zaleta. Dawid Kubacki aktualnie na 8 miejscu. Prowadzi Van Emmel, 243 metry, o 12,5 punktu wyprzedza Romana Kołdelkę. O 13,6 będącego na trzecim miejscu Aleksa Insama cały czas. No i za chwilę trochę się tutaj zawsze sprzeczaliśmy o Eisenbichlera. Na co go stać? Stać go dzisiaj po tym skoku bardzo dużo. Wczoraj 236 metrów, rekord życiowy. Dzisiaj 243 i wylądował ten skok. Ładnie można powiedzieć, że gdyby był oceniany, to na pewno dostałby wysokie noty. A więc ciekawi jesteśmy, jak poradzi sobie w tej próbie Niemiec. Tak patrzę na warunki, jakie miał Jernej Damian. To jest wiatr wiejący z tyłu skoczni, a więc miał dodane 3,1 punktu za wiatr Jernej Damian. Za moment myślę zobaczymy. Także mocniejszy wiatr z tyłu skoczni ma Eisenbichler.
zawsze się pobudza, teraz musi skoczyć 237 metrów. No stać go, sądząc po tym rezultacie, jaki osiągnął dzisiaj podczas serii próbnej, na wielkie latanie i zobaczymy, jest wysoko. Jest wysoko. I będzie ależ daleko, kapitalny. Ależ kapitalny skok. To jest skok powyżej, myślę, 240 metrów, albo w granicach 240 metrów, dlatego że lądował już tam 243,5, gdzie kończy się trochę wyobraźnia i zaczyna wypłaszczenie. Trzeba mieć dużą dozę odwagi, bo leci się, leci, opowiadał Maciej Kot, i później nagle pokazuje się ziemia i trzeba szybko się zdecydować. Teraz, czy jeszcze pociągnąć, czy jeszcze spróbować opuścić narty i przyziemiać się w inny sposób, zyskując na metrach. Dość mocno wcisnęło go w zeskok, no 243,5 metra, więc pół metra dalej od Andersa van Emmela. Noty po 16, 16,5, 17, dodanych 1,7 punktu za wiatr, odjęte oczywiście za wydłużony rozbieg. Jest na pierwszym miejscu Eisenbichler o 1,9 punktu przed Andersem van Emmelem. Ale skoro o tych lotnikach mówimy, no to nie sposób nie wspomnieć o Robercie Johanssonie. 252 metry z Vikersund, co było przez momentem rekordem świata. 233 metry wczoraj podczas kwalifikacji, które wygrał. Dzisiaj 216,5, a teraz musiał wyskoczyć 238. No, nie będzie takiej odległości, ale to jest bardzo dobry lot. Także w niekorzystnych warunkach skakał Robert Johansson. No, Eisenbichler. Bardzo równo, mocno, mocna forma Niemca. Tu na letalnicy 236 wczoraj, 234,5 podczas drugiego skoku treningowego, 243, co jest jego nowym rekordem życiowym. Było bowiem 243,5. A teraz na trzecim miejscu Johansson, 9,9 punktu za Markusem Eisenbichlerem. Eisenbichler prowadzi, Anders van Emmel na drugim miejscu ze stratą 1,9 punktu, na trzecim Robert Johansson 9,9 punktu straty do Niemca. A za chwilę Freitag, później Stiernen, ten, który skoczył najdalej, 246 metrów przy mocnym wietrze pod narty, i Piotr Żyła. Piotr Żyła, 211 metrów w serii próbnej, ale przecież niedawno pamiętamy jego kapitalny lot, 245,5 metra Vikersund. Tak, spokojnie. No to jest skok, który pozwoli mu zakwalifikować się, myślę, do serii finałowej. Ale patrząc na czwórkę Niemców, rzeczywiście mogą być groźni. Wszystko będzie zależało oczywiście od tego, jak poradzi sobie za chwilę Piotr Żyła, później Maciej Kot i przedostatni Kamil Stoch. Kamil 220,5. Maciej Kot 212,5, ale to były różne warunki, trudno to wszystko porównywać, skakali z różnych belek, więc poczekajmy spokojnie na przebieg tej pierwszej serii konkursu indywidualnego w Planicy. Na razie prowadzi Eisenbichler, van Emmel na drugim miejscu, Johansson na miejscu trzecim, dwóch Norwegów na drugim, trzecim miejscu, i wszystko wskazuje na to, że za moment kolejny z norweskiej eskadry, z podopiecznych Aleksandra Sztekla, dołączy do tej grupy. 249 metrów to rekord życiowy Andreasa Stiernena z Vikersund z 2016 roku. Dzisiaj w serii próbnej 246 metrów wylądowane. Miał odjętych 22 punkty. Teraz delikatnie z tyłu, 0,3 metra na sekundę. Stiernen w powietrzu wysoko potrafi się ułożyć, ale to nie będzie taki lot, jaki zaserwował nam serii próbnej. Nie było chyba noszenia. Ten wiatr z tyłu ściągnął go jednak na ziemię. Miał fenomenalne warunki, te 22 punkty odjęte podczas trudnego skoku. Wykorzystał do maksimum 246 metrów. A teraz 219,5. Wprawdzie owszem, wysokie noty od sędziów. Po 18,5 punktu otrzymał Andreas Stiernen. Będzie miał odjęte... 8,8, ale dodane aż 8,4 za wiatr, czyli... Będzie miał odjętych 0,4 punktu tylko. I stąd siódma lokata. Tak. A teraz Piotr Żyła. Pamiętają Państwo ten jego frywolny, radosny lot. 245,5 metra w rywalizacji drużynowej. Później 244,5 metra Maciej Kot. 243 Kamil Stoch. Wszyscy skakali jak natchnieni, jakby porwani tą fantastyczną emocją, tym przeżyciem, jakie niesie latanie na wielkich obiektach Vikersund i w Planicy. Ale... Piotr Żyła. Zobaczymy na progu, jaka będzie prędkość. 107,6. A
ale potrzebuje 235,5 metra, a to jest ponad 225. Ale ładny skok, dobry, zdecydowanie najlepszy z tych, które widzieliśmy tutaj. Ale to jest ta cecha charakterystyczna Piotrka Żyły, że on potrafi... Mobilizuje się. Tak, że on potrafi słabiej skoczyć w skokach treningowych, tak jak było wczoraj, 195,5, 212, ale już w kwalifikacjach 226, co ostatecznie dało mu drugie miejsce. Dzisiaj 211 w serii próbnej, a teraz w trudnych warunkach będzie miał dodanych 6,8 punktu, 225 metrów Piotrka Żyły. Jest 19 w ocenie za styl, 4 sędziów po 18,5, a bardzo wysokim, 4. miejscu w tej chwili reprezentant Polski ze stratą 11,1 punktu. To 225 to ważna, jeśli chodzi o odległość, informacja, dlatego że tyle skoczył Adam Małysz, wyrównując rekord świata w 2003 roku. To wtedy w Planicy było wielkie wydarzenie, wyrównał rekord świata Goldbergera. A teraz po wielu, wielu latach Piotr Żyła również osiąga taką odległość. Piotr Żyła 4., Dawid Kubacki 12. w tej chwili, prowadzi Markus Eisenbichler. Widzieli państwo przed momentem klasyfikację po 31 skoczkach, a to lot Eisenbichlera. 243,5 metra, na razie najdalej. Za chwilę tę dziesiątkę sklasyfikowaną po 3 zawodach lotów. Najpierw mieliśmy 2 konkursy w Oberstdorf, później 1 indywidualny w Vikersund, drugi był drużynowy i teraz w Planicy 2 indywidualne, dzisiejszy i niedzielny, a w sobotę konkurs drużynowy. I za moment najlepsza dziesiątka w klasyfikacji lotów. Rozpocznie Maciej Kot, potem Daniel Andretande, Juri Tepeš, Domen Preutz, Noriaki Kasai, Hajbek, Peter Preutz, Andras Wellinger, potem Kamil Stoch i Stefan Kraft. I ta walka jest, Kamil Stoch, schodzi Peter Preutz. Maciej Kot po raz 8 będzie tutaj startował, najwyższą lokatę, jaką zajął w Planicy. 8 miejsce, rekord z Planicy 231, ale ten niedawno osiągnięty Vikersund przed tygodniem 244,5 metra, to już naprawdę jest wielki rezultat. Dzisiaj 212,5 metra w serii próbnej. Startował wczoraj w kwalifikacjach. Bardzo dobry był ten lot drugi treningowy, 222,5. Teraz potrzebuje 233, by walczyć z Eisenbichlerem. Maciej Kot, ale ponad pół metra na sekundę. Wiatr wiejący z tyłu skoczni. I to jest dobry skok, biorąc pod uwagę warunki, w jakich skakał Maciej. Będzie miał dodanych, w tej chwili komputer pokazuje, ponad 9 punktów. I w takich warunkach wiecznych nikt nie skakał, bowiem 8,4 miał dodany Andras Stiernen. Chociaż teraz korekta, 5,6 punktu dla Maćka Kota za odległość 218,5 metra. 3 sędziów po 18,5 punktu, 2 sędziów oceniło skok Maćka na 18 punktów. Ładne lądowanie, niezachwiane. Tak jakby troszeczkę za wcześnie postawił narty po wyjściu z progu. Jest na 12. Nie miał dobrej pozycji dojazdowej, on jest szalenie wrażliwy na to, żeby ta pozycja była idealna. Ale to wynika z jego perfekcjonizmu, którym stara się kierować w swojej karierze. Daniel Andretande. Dzisiaj słabiutko, 202,5 metra tylko w serii próbnej. Rekord ma z Vikersund z poprzedniego roku, 242 metry. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Sezonie 6-krotny na podium, 2 zwycięstwa, 4 razy drugie miejsce. Walczył również ten wiatr, gdzieś tam dmuchnęło mu pod narty, rzuciło szpicami. No i Daniel Andretande. 219,5 metra. To jest metr dalej niż Maciej Kot. Maciek jest 12, Dawid Kubacki 13, Piotrek Żyła 4. Oczywiście na razie wszyscy biało-czerwoni mają awans do serii finałowej. 14 miejsce, a za chwilę będzie na pewno głośno. Flagi się pojawią i doping, bo Juri Tepeš, zwycięzca z 2015 roku, wtedy prasa słoweńska nazwała to Planica Gate. Chodziło o to, że zwyciężając w ostatnim konkursie z Preutzem, Preutz był drugi, stracił 20 punktów, zabrał mu tytuł najlepszego w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. To był ten sezon, kiedy razem z Freundem mieli jednakową liczbę punktów i decydowała liczba zwycięstw. Ale co miał zrobić? Nie skakać? Trochę absurd. Zresztą sam Preutz uciął historię i mówiąc,
Nie oczekiwałem od tego, od Jurija, że będzie starał się skoczyć krócej, żeby mi pomóc. Sam powinienem sprawę załatwić, a teraz krótko Tepesz. Sam Jurij Tepesz mówił wtedy, że to jest sport, że walczą indywidualnie, że nie ma tutaj żadnych team orders, a więc tych poleceń związanych z drużyną. Konkurs indywidualny rządzi się swoimi prawami. Wtedy Peter Preutz i Severin Freund zakończyli sezon mając obaj po 1729 punktów. No i te 9 zwycięstw Severina Freunda przy 3 Petera Preutza spowodowało, że ta wielka kryształowa kula powędrowała do Niemca. 214,5 punktu Tepesza, dodanych 5,9 punktu za wiatr, odległa 18 lokata dopiero w tej chwili. Zawód, duży zawód, ale może teraz poderwie publiczność Domen Preutz. Zaczął sezon fantastycznie od prowadzenia w Pucharze Świata, zwycięstwa Wrubka, 4 wygrane na początku w Pucharach Świata. Mówiono o tym, że nie będzie startował na dużych skoczniach do latania, dlatego że jest za młody, niespełna 18 lat, a tymczasem tylko 2 próby z wszystkich skoków 18, jakie oddał na dużych obiektach Wikersund, Oberstdorfie wcześniej i teraz Planicy poniżej 200 metrów z rekordem 243,5 metra. Ten bardzo agresywny styl latania z klatką piersiową i głowami schowanymi gdzieś głęboko między szpicami. Nie jest zadowolony. O ile z tego skoku dzisiaj w serii próbnych 234 metry. Tak, to było widać, kiedy sobie pokazywał rękami, bił brawo, że tak to ma wyglądać. Tymczasem 212 to jest no, chyba przez niego nieakceptowalne. I coraz bardziej narastający niepokój w oczach Gorana Janusa, bo ten sezon po poprzednich, kiedy Słoweńcy rządzili Pucharze Świata, no jest po prostu nie do zaakceptowania i trzeba się spodziewać zmian, jeśli chodzi o trenera reprezentacji Słowenii. Taki jest żywot w tym zawodzie. W każdym razie mają wielu znakomitych specjalistów, więc pewnie kogoś znajdą, żeby poprowadził tych utalentowanych chłopców z Preutzami na czele do kolejnych zwycięstw i kolejnych dobrych występów. Inariaki Kasai. 28 jego konkurs na letalnicy w Planicy. A wygrywał już w 98, 99 roku, czyli dla wielu i to jest bajki. Jego pierwszy skok. To jest to, o czym mówiłeś. Nie latał w skokach, nie latał na treningach, nie latał w kwalifikacjach. Nie pojawił się nawet dzisiaj podczas serii próbnej. I to jest pierwszy skok, jaki oddaje Noriaki Kasai na letalnicy i leci 221 metrów. Ale wyobraź sobie, jak on poleciał. 10 punktów będzie miał za wiatr dodany. 221 metrów. Wyobraź sobie, jak on się poczuł fantastycznie, noty po 19, a więc nadal stylowo, pięknie, jak przystało na jednego wielkiego dojo mistrza japońskiego, który potrafi porwać cały czas widownię, a ponadto wskoczyć na podium, bo przecież on Wikersund był za Kamilem Stochem przed Heibeckiem. Najstarszy zawodnik, który kiedykolwiek stał na podium. Fantastyczna postać. Godzin naśladowania wielki Japończyk. To, o czym mówiliśmy, wspominaliśmy między pierwszym a ostatnim podium w karierze Japończyka 25 lat. To ładne. Aleks Insam ma ile? 18. No nie, nie było go na świecie. A tymczasem Michael Heibeck, reprezentant Austrii, 5 w klasyfikacji lotów, 7 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On będzie walczył, będzie starał się zdobywać te metry w tej pierwszej serii, bowiem dzisiaj 226 metrów w serii próbnej, wczoraj 237 podczas drugiego treningu, a teraz 223. Dodane 4,7 punktu. Warunki nie do końca mu sprzyjały, około 0,3 metra na sekundę wiatr wiejący pod narty. Noty od sędziów od 3 po 18,5. Pojawiła się 1,19, 1,18, ale te noty akurat nie będą brane pod uwagę w ocenie skoku Heibecka. Na 8 miejscu reprezentant Austrii. Piotr Żyła, najlepszy z biało-czerwonych, na miejscu 4 ze stratą 11,1 punktu do Eisenbichlera. 14 Maciej Kot, 15 Dawid Kubacki. A teraz zaginiony w tym sezonie zupełnie. Pozbawiony tego blasku i tej mocy, którą miał w zeszłym roku Peter Preutz, ale to jest specjalista od
letalnicy, specjalista od lotów i myślę, że będzie starał się pofrunąć, chociaż w serii próbnej trochę ciężkawo to wyglądało, nie było tego błysku, nie było tej formy, wyłożony pięknie na nartach i dość daleko, ale jak Państwo widzieli, do zielonej linii brakowało jednak trochę metrów. 218,5 metra. Noty po 19, bo to było ładne w powietrzu. A nawet 19,5. No to jednak jest wielka postać, tak, sama w sobie i tylko trzeba mocy, trzeba przypomnienia tych wielkich sukcesów i wróci do rywalizacji, będzie groźnym rywalem na Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang dla Kamila Stocha i dla Stefana Krafta, bo oni na razie wyrośli po tym sezonie na głównych faworytów do złotych medali olimpijskich Korei Południowej za rok podczas Igrzysk Olimpijskich. Na siódmym miejscu Peter Preutz ze stratą 15 punktów do Eisenbichlera, Niemiec na pierwszym miejscu, Anders Vanemel jest drugi, Robert Johansson trzeci, Piotr Żyła czwarty, Andreas Wellinger. On spróbuje zaatakować czołowe pozycje. Ma możliwość. Tak, musiałby skoczyć 234 metry, by zaatakować Eisenbichlera. 225 dzisiaj w serii próbnej, a teraz pięknie i daleko. Wellinger pokazuje tę moc, jaka tkwi w nim w końcówce tego sezonu. Przecież w ostatnich 13 konkursach on 10-krotnie stawał na podium. Jedno zwycięstwo, 6 razy drugi, 3-krotnie trzeci. 235 metrów Wellingera, dodanych aż 13,2 punktu za wiatr. 19 od wszystkich sędziów, najlepszy lot, jaki oglądaliśmy w pierwszej serii konkursowej. On nie mógł wejść w pierwszej części sezonu, połowie właściwie sezonu, do pierwszej dziesiątki. 15, nawet 20, 27 miejsca zajmował i nagle Wisła, miejsce, gdzie zdobył pierwszą wygraną Pucharu Świata przed 3 laty i tam się zaczęło fantastyczne jego podróżowanie po podium. Jak mówiłeś, wielokrotnie stał 10 razy na podium, jedna tylko wygrana. Miejmy nadzieję, że dzisiaj młody Niemiec będzie także próbował powalczyć o wysoką lokatę. On jest pierwszy, on jest liderem o 8,8 punktu przed Eisenbichlerem. A teraz Kamil Stoch. Po raz 10 startuje w Planicy. Wygrał w 2011 roku, kiedy odchodził Adam Małysz. Wtedy był na trzecim stopniu podium. I trochę dobrze jeszcze Kamilu. Ale zadowolony z tego skoku. Dobrze. Dobry skok Kamila. Biorąc pod uwagę warunki, patrzymy w kontekście jego walki, 229,5 metra, reprezentanta Polski dzisiaj 220,5 w serii próbnej, 231,5 wczoraj na treningu, nie skakał w kwalifikacjach Kamil. Jak z warunkami było? 8 punktów. Ale noty po 19,5 od 4 sędziów. Jedna 18,5, ta odpadnie oczywiście, a więc będzie 58,5 punktu od sędziów i lokata trzecia za Wellingerem i Eisenbichlerem. Przegrywa wprawdzie sporo, 8,8 punktu z Kamil, 10,3 punktu z Wellingerem i 8,8 traci Eisenbichler do Wellingera. Ale teraz ta postać, która chyba elektryzuje nas najbardziej, Stefan Kraft. 226,5 metra, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, o 31 punktów przed Kamilem, 242 metry, by walczyć z Wellingerem. Stefan Kraft już w powietrzu, pięknie wyłożony i daleko! Ależ lot! No więc trochę jakby zaczęły się rozstrzygnięcia w Pucharze Świata. 243 metry. Wylądowane będą po 19,5, 1,18 to na trzeciej pozycji sędzia, a tutaj tak, no, odległość będzie miała kolosalne znaczenie. Przeskoczył rzeczywiście zdecydowanie wszystkich poza Eisenbichlerem, który miał 243,5 metra. Ale nie tylko odległość, bowiem to jest pół metra raptem bliżej od Eisenbichlera. Styl, w jakim zrobił to i Stefan Kraft. 10,5 punktu za wiatr. To lądowanie, no, rozjechał troszeczkę później ten telemark w mojej ocenie Stefan Kraft. Noty po 19,5, 2,19, nota 18,5 punktowa. No jest zadowolony, ta końcówka niesamowita, 15 razy na podium w tym sezonie, 6 zwycięstw, 3 razy drugi, 6-krotnie trzeci. No i ta ostatnia seria niewiarygodna.
Stefan Kraft liderem po pierwszej serii. Przypomnijmy, ma 31 punktów przewagi w generalnej klasyfikacji. Na dwa konkursy przed zakończeniem Pucharu Świata. Teraz obejmuje prowadzenie po pierwszej serii z przewagą 7,4 punktu nad Wellingerem, nad Eisenbichlerem 16,2, 17,7 nad Kamilem Stochem. Miejsca zawodników z drugiej dziesiątki: Hajbek, Ito Stiernen, Aman Wanczura, Maciej Kot na miejscu 18, Dawid Kubacki na miejscu 19, Daniel André Tande. Oto miejsca kolejnych jeszcze zawodników. Piotrek Grzyła, 7. Tak, Piotrek Grzyła na miejscu 7. Czterech biało-czerwonych zobaczymy w serii finałowej. Tym ostatnim skoczkiem, który się zakwalifikował, to jest Jewgini Klimow.